Implant jest bardzo mocną strukturą. Składa się z żelu silikonowego najczęściej. Mogą być też implanty wypełniane solą fizjologiczną, ale w Europie najczęściej używa się implantów wypełnionych żelem silikonowym. I ten żel silikonowy jest otoczony bardzo grubą, taką specjalną powłoką z silikonu, która dodatkowo ma taki specjalną teksturę, która ma ograniczać czy poprawiać biokompatybilność implantu. Jest to struktura bardzo mocna i potrzeba naprawdę dużej siły, żeby taką powłokę uszkodzić. W zasadzie tępy uraz, jeżeli by do niego doszło, musiałby pacjentce również połamać żebra, więc jest to naprawdę duża siła, która byłaby potrzebna do pęknięcia takiego implantu. Natomiast nie trudno sobie wyobrazić na przykład, że dojść do przebicia takiego implantu w wyniku na przykład urazu tkanki piersiowej, klatki piersiowej czymś ostrym, czyli tak zwanego urazu penetrującego. Wtedy oczywiście trzeba by taki implant wymienić.